Siema, Black Ekipa. Siema. Nie przygotowani. My jak? My przygotowani. Z tyłu mamy Kajosa. Smacznego, Kuba. Jedziemy do chłopaków. Łafi Jim Dom cały czas. Prawda, Tomek? Prawda. Nawet jak pojeździmy z nimi, to i tak będzie pomaganie. Dobrze mówię? Wziąłem tutaj, patrz, dla Łukasza spodnie i bluzę do jazdy. Czekaj. Tomek, to dla ciebie, komin, żebyś nie zmarzł. Z Jimoto. Słuchajcie, to mam dla Mateusza. Bluz. O kurwa. I to o konkretną pomoc. Słuchajcie, powiem wam, że grubo będzie. Będziemy robić, jak się uda, imprezy takie charytatywne, czyli impreza masowa, gdzie po prostu, no zobaczycie, to wszystko wyjdzie w praniu. Także zapraszam do, obserwujcie Facebooka, Instagrama, dużo się dowiecie. Oczywiście o imprezach takich większych to miesiąc naprzód będziemy informować. Będzie grubo. Czyli ten rok się zapowiada dobrze. Ten rok się zapowiada bardzo dobrze i mam nadzieję, że znajdziemy jakieś super rozwiązanie dla chłopaków na nowy dom. W jakiej formie, co i jak, to wszystko, słuchajcie, wyjdzie w praniu, bo ja wam powiem szczerze, nie? Zamurowało nas, nie? Jak tam pojechaliśmy. Teraz jedziemy już jak gdyby lajtowo. Będziemy upalać, będzie fajnie, ale ten wczorajszy dzień to Tomek nie zapomni do końca życia. Nie. Pokażę wam tą koszulkę w całości. Powiem wam, że dopiero teraz gdzieś zobaczyłem, że tutaj jest OPA, podpis Enduro OPY, patrzcie, czyli ATV Pass Łęk. W ogóle no wszyscy co byli na uzdowie wtedy, i Jerry Team, i Maras, i Yuri, no kurde, powiem wam, tu są wszyscy. Lisek, Kuba, Wiktor, no nie, no to po prostu nie ogarniam po prostu wszystkich. Uzdowo 2021. Zajebista zabawa jest. Przemo, Podlewski, czy Podlewski, no jest tego, no kurde, powiem wam, bardzo cenna enduro Kaszuby są, no jest tu po prostu, no wszyscy, jak, już nie będę wymieniał, bo jest naprawdę dużo, powiem wam, ta koszulka jest dla mnie bardzo cenna, ale tak zrobimy, że pójdzie na szczytny cel. Żal mi się z nią rozstawać, no ale przyzwyczaiłem się do niej przez 2 lata. Półtora roku. Tak, półtora roku. Czyli taka pamiątka, to specjalnie powiem wam, że nie wyróżniam osoby, bo są osoby, które by chciały ją tak już wziąć i kupić i nawet duży hajs za nią, ale
ale postanowiłem, że po prostu pójdzie na Facebooka. No to już prawie, już jakbym jej nie miał, to tak, nie? Brak słów po prostu. Mamy jeszcze 7 minut jazdy i zaraz będziemy dojeżdżać. Tata, a wiesz, że w tym samochodzie istnieje taki bieg jak 5? No wiem, nawet 6. Na czołówę idzie. Na czołówę myślałem. I dojechaliśmy. Siema. A tak, siema. Siema. Nie zabłądziłem? Nie. A do góry nie poleci. Siema, Jarku. Siema. Siema, Radzio. Siema, Mateusz. Słyszałem, że przyjeżdżasz do chłopaków, to przyjechałem też do nich. Też? No. Masz? Siema, Łukasz. Kłada przywieźliśmy. Zobacz, już nawet go ubarwili, nie? Było tam, no dobra, żeby... Siema. Ryć, o. No. Wycaliśmy? Aha. W szoku. Słuchaj, a gdzie brat starszy? Tam jest. Dawaj go. Dawaj go. Po co ty wziąłeś kluczki od Alfa? Mam coś dla ciebie. Patrz, taki komin. Na szyję. Dla ciebie też mam. Enduro bluzę. To sobie ubierz na kurtkę, jest nawet taka duża, że ubierzesz. A dla ciebie mam, patrz. Spodnie. Co? No będą. I bluzę. To ubieraj. Jak chcesz jeździć. Próbuję się ubrać. Dobra. Leku, jestem dumny z ciebie. Sam nie wierzę, że to się dzieje. Ale się dzieje. Się będzie działo. Dokładnie, cały czas. Prawie mądrywny jest. Radio, a chcesz się golnąć tym? Tym nie, nie potrafisz, nie dasz rady. Daj, pokaż. Cześć, wiesz co? Masz, daj, jak się rozbije, to będzie Audi. Za Audi. Ale ty jeszcze coś dorzuć tutaj. Dorzuć jeszcze coś. Też nie chujowo wchodzi, bo kurwa na jednym na jednym. Uważaj, bo auto. Bluza pasuje? Tak. Kuba, uważaj. No widzisz? Ja wiedziałem, co biorę. Popsuł, to nie popsuł. Na koło to daje. Nie rozgrzał go nawet. On nie wie, co robi. Szybki jest. Szybki jest. U sąsiada załatwione pole? Tak. Zgodził się? Tak. Super. O, proszę, nawet na puszki. O, pokażę ci cuda. Co nasz Kajo potrafi? Widzisz, jak nie wyszedłem z prawy. Nie, no widzę właśnie. Dobry jesteś. Na koło to też daje. Nie, ale to słaby jest. Nie, no to właśnie nie, nie jest słaby. Widzisz, co to potrafi? Zobacz, ty! Nie wierzę! Nie wierzę! Miał się uczyć! Ja lecę tam nagrywać go. I robię z tym, co chcę. Popraw sobie ładnie. O.
zadowolony? No. No widzisz? Tomek, dawaj kask. Ten biały. Tylko niech szybki kolor, jest, nie? Ja no. Klucz, teraz biegnij za nim. W tych ciuchach to wygląda jak prawdziwy rajder. Dokładnie. Nie ma lipy, nie? Coś umie już, tak. Umie, no. Ja cię mogę w prawo, w lewo. Daję, Łukasz. Mówiłem bardziej z przodu. Za mocno z tyłu byłeś, wiesz? Wszystko dobrze? No. Pierwsza gleba musi być, nie? No. Coś boli? Nie. To daj teraz Mateuszowi kask daj. Żyjesz? Odpocznij. Ale jak? Wrażenia? Dobrze. Dobrze? No. Poza glebą to jest dobrze. Gleba fajna, nie? No. Wiesz, że nagrałem chyba? No. Najważniejsze, że radość. Radość jest. Paski na zewnątrz, złap za paski, to ten, rozszerz i na głowę. Oj, trochę za mały. Czekaj. Dobry! To gogle sobie ściągnę. Czekaj. Dobra, ściągamy gogle. Przesuń je na lewo. O tak, albo w tą, albo w tą. Jeszcze przesuń. Gra? Tak. Mateusz! Mateusz! Bieg chyba jest! Jak endurowiec? Dobrze. Dobrze? No. Widzę, że bardzo zadowolony jesteś. No, by była gleba prawie. Pierdziele! Co się tu dzieje? Żyjesz? Tak. Gorzej z Kajo, nie? Ręce całe? Całe. Kaska też by normalnie, tej. A mówiliście, że nie umiecie jeździć. Dawaj, odpalaj! Ale czad, co? Gdzie się odpala? Tylko hamulec trzeba sprzęgło, wiesz? O i teraz. No. Jak nadusisz, to teraz. O. Niesamowite po prostu. Widzisz, że ja wyglebiam.
wszyscy to jest Black Ekipa. Nie ma. Dokładnie. Bez wyjątku. To muszę sobie kłada kupić. No, tak, jak? To nawet ktoś nie wie, a już jest w Black Ekipie. To sobie, co sobie kupię kłada? Ja wiem, gdzie mam nasze cudowne internety 250. Fajnie na boczyny dajesz. Ale LTZ-ta fajnie. LTZ-ta mówi, że fajnie. No jeszcze lepiej niż ten. Nie da rady. Łukasz, ty spróbuj. Na koło. Czekaj. Czekaj. Słuchajcie, no fajna zabawa. Chłopaki upalają Kajosem 180. Słuchajcie, organizujemy dla chłopaków dom nowy. Jak to wyjdzie, w jakim kształcie, w każdym bądź razie wiem, że będziemy brali udział w różnych imprezach. Będziemy się starali je współorganizować i załatwiać różne rzeczy dla chłopaków, żeby ten dom załatwić. Jest najlepsza! Trochę się ubrudził, nie? Trochę. A ty cały na buzi jesteś brudny. Enduro! Panie, gleba by była prawie. To by było. A nie tak szybko. O kurwa. Przeprawówka normalnie. Rozpędził się, ja myślałem, że wolno przejedzie. Ty też, nie? Ale lepiej niż tam. No lepiej, tu lepiej, no. No ale tam też miał gaz. Ale tu lepszy. Patrz. Ja muszę wrócić. Żeby nie wyglebił tylko. Dobry rajder, no. Szkoda, że podjazdów tu nie ma żadnych, nie? A może tak siana stworzymy? Nie, tu nawóz kurzy jest podobno. Znaczy kupy. O, awaria na drodze, coś tam się przydarzyło. Chyba wsteka nie ma. Powoli miał być. Pojechał. On powoli jeździ, wiesz? Ale wydaje mi się... O! Wydaje mi się, że tu może być bardziej głęboko. Kuba, wyjdź! Dobrze. Może szybko jeździć. Nie ma znaczenia. Jedno. O kurde, i tak ubrudzony.
banan na gębie widzę. Ładnie Jak wrażenia, Łukasz? No dobrze. Dobrze? No. Życzę ci, żeby kiedyś taki kład wpadł do ciebie, wiesz? No. Może nawet nie taki, może mniejszy, ale żeby coś było, wiesz? Nie? Jakaś 125 nawet, nie? No, na spółę byście mieli we trzech. Sąsiad zawsze by polał, no, życzył. Chcesz pojeździć? Nie. Waluś to się zajmuje tym, gospodarką, nie? No. Nie ma czasu. Waluś tam gówno, ten, główny dowodzący, nie? No. Głowa rodziny taka, nie? Aha, aha. Chłopaki zarabiają pieniądze, Walusiowi noszą. Walus wszystkie opłaty robi, zakupy, nie? No. Głównodowodzący. No ktoś musi dyrygować, nie? No. No. Ale że tak? Nie nagrałem tego. Mateusz walnął prosto w snopki. Aż się zarymło. Aż zarymło, patrzcie. Na dobrze, koło nawet wyrwał. Dobrze, że przez kierę. To podjeżdżaj to. Nie, bo tu nie, nie. To już nowe ciuchy ochrzciłeś. No. Zobacz, jak wyglądają. Trochę brudne. Takie jest enduro, nie? Białe jest szare. Zawijamy już na bazę. Słuchajcie, no czekajcie, co będzie się dalej działo. Będziemy zbierali na nowy dom dla chłopaków. Zapraszam, zachęcam do obejrzenia pierwszego odcinka właśnie z chłopakami, jak byliśmy u nich w domu, w odwiedzinach. Dużo ludzi już się do mnie zgłosiło, którzy chcą pomóc. Jak ta pomoc będzie się odbywała? Słuchajcie, na pewno będziemy robili imprezy, na które wszystkich zapraszamy. Wcześniej będziemy oczywiście informować o tym. Propozycje, jakie padły, no różne, powiem wam, na razie nic nie będę mówił, ale będziemy organizować po prostu zbiórki na imprezach. Czyli pewnie będzie można pojeździć i naszymi kładami, i innych członków ekipy kładami, oczywiście za pieniądze, które będziemy przeznaczali właśnie na zakup domu. Na pewno w to się włączą też rajderzy, tacy, którzy upalają samochodami. Może i Lamborghini jakieś wpadnie, czyli będzie można obwodnicą Inowrocławia się przejechać właśnie takim Lambo lub innym sprzętem jakimś. No na pewno, no, będzie organizowane. Na tą chwilę, bo to jest świeży temat, wczoraj byliśmy, poznaliśmy tą rodzinę, dzisiaj przyjechaliśmy upalać na kładach, także... A Mateusz cały czas upala jeszcze. Kajo pięknie chodzi. O, a tutaj pokażę wam dom chłopaków. Proszę bardzo. A tutaj, gdzie jest ta słoma, ma powstać nowy domek. Dom. Dom, domek. A my już pomału kończymy, zabijamy się. Jak Mateusz, jak wrażenia? Zajebiście. Coś pięknego. Jeszcze trochę, że ty zaklnąłeś. Pierwszy raz zaklnął. Pierwszy raz w życiu słyszę, że on powiedział zajebiście. No, pierwszy raz w życiu. No. O, zobacz, zobacz na tą nogę. Nie, no to jest coś pięknego, nie? Łukasz, pokaż się. Łukasz, też zadowolony. Endurowcy! I tym miłym akcentem, banan na twarzy jest, czyli przyjazd się udał. Tak.
Zadowoleni? Tak. Pierwszy raz Mateusz powiedział zajebiście. Ja pierdzielę, co? Aż nie cały trzęsie, zobacz. Zimna, cały mokry jestem. Cały mokry jesteś. A to Tomek i jego siła. A to Bleku i jego siła. Widz. I teraz na niego pas. Słynny. To chyba na myjnie pojedziemy od razu. Na myjnie one pojadą w tygodniu. Mówisz? A będziesz miał lawetę? Nie, ja nie będę potrzebuje lawety. Pojedynczo będę je woził. Czym? Od słowa sobie myślę. Aha, dogadasz się? Jo. Git. Patrz, ja nie jeździłem, a zobacz jaki jestem uświniony. No. No, a nie jeździłem. Dzisiaj odpuściłem sobie jazdę. Ja sobie pojeździłem. O, na dwóch bocznych. Jest tak. Nagrane. No co, to nara, hejos, enduro! I got brought in Atlanta.